Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Aworski, a dziś jesteśmy w 5 odcinku z Zagrajmy w Minecraft Pocket Edition. Tak, tak, widzicie, wybudowałem na speed motion dom, widzieliście przed chwilą, tak dokładnie. Byłem w Netherze, znalazłem tam zbroję dla konia jeszcze i dwa diaksy w skrzyni. I ogółem mam chyba wyłączone moby. Tak, mam wyłączone moby, włączyłem sobie tryb pokojowy, dlatego... Bo wolę mieć wyłączone wszystko, w sensie... Dobra, i teraz włączę, ponieważ... Nie no, dobra, łatwy nie, normalny niech będzie. Gdy wchodzę do Netheru, już wiem, dlaczego mi laguje, ponieważ tam się respią za dużo mobów i dlatego mi wtedy zaczyna lagować Minecraft. I dobra, wejdźmy do środka tego domku, ale pewnie na speed motion widzieliście, jak ja to buduję, więc no. Ogółem to jest schematik, jakby ktoś się pytał, więc ze schematika to wziąłem. I dobra, dzisiaj będziemy w tym odcinku jeszcze upiększać ten domek, ale ogółem w tym odcinku chciałem sobie zrobić mapę i poza odcinkiem też oswoiłem sobie konia. Tam mamy konia w dziurze. Tak, chodź koniu. Wezmę ciebie tutaj, zrobię tobie płotek obok domku. Przepraszam. Dobra. Zróbmy tutaj dla konia nie z nedorowego płotu. Ze zwykłych tych. Trzeba zrobić mu ogrodzenie, tak. Ogółem wiem, gdzie są bagna też, wiem, gdzie są dynie, wiem, gdzie jest ogółem prawie wszystko, tak, w tym Minecrafcie. Ale tam pójdziemy na odcinku. Dokładnie. I dobra. Czemu ja kilo wziąłem? Nie rozumiem siebie. Pyk. Pyk. I tutaj tak, tak, tak. I pyk. Okej, okay, mamy ogrodzenie i tutaj to będzie chyba obok naszego wejścia, w sensie portalu do Netheru. Tutaj postawię sobie płotki. Płotków mamy 15 i mamy bramę, więc dobra. Gdzie tu by zrobić? To chyba tutaj, wydaje mi się, że najlepszy wybór by był tutaj, jakbym postawił sobie pyk, pyk, pyk. Pyk. Ogółem też w następnych odcinkach będę robił sobie, w sensie nie stajnie, tylko więcej zwierząt będzie potrzebne, bo chcę właśnie... Dobra? Niepotrzebne to jest. To w sensie niepotrzebne jest. I pyk. Dobra. Tutaj postawię to i to. Konik, chodź tu. Konik. No, nie mam jeszcze na nim taga, więc nie mam go jak nazwać. I tyle. W ogóle link do pobrania tej mapy będziecie mieli w opisie tego filmu, ponieważ co 5 odcinków będę aktualizował wam link do pobrania mapy. I no i tak, będziecie mieli w opisie tego filmu link do pobrania tego save'a. I no. W ogóle jeśli wam się podoba, zostawcie kciuka w górę. Tak, tak. I znowu mówię tak, tak. No nie... Jaki zły Aworski. Zły, zły, zły. Dobra, wchodzimy na górę. Tutaj będzie łóżeczko. I tyle. No i w ogóle
Teraz spawn point mi się zepsuł, ponieważ no. Ponieważ. Zniszczyłem łóżko. Tak. Wezmę to. Żelazo. Wezmę też redstone, tylko gdzie on jest? O, mamy redstone. Zrobię kompas. Pyk. Tak się chyba kompasu nie robiło. Chyba tak się robiło. Tak, dokładnie. Dokładnie tak się robiło kompas. Ja wezmę sobie, zrobię dwa kompasy, bo chcę zrobić sobie mapę. Dokładnie. Mapa, mapa, mapa. Nie, co mapa? Chcę kartki. Mamy tu i mamy kartki. Chciałem trzcinę cukrową, żeby zrobić kartki. W ogóle lul. Zepsuły się znowu itemy. No nie, wywalam do tego. Wywalam do menu znowu. Tak, muszę wejść do menu i znowu wejść na swojego save'a, tak. I okej. W ogóle założyłem drugi kanał, który nazywa się Aworek. W sensie przez Q, nie Aworek, przez K, jako K, jak nie wiem, Kowal. Tylko Q jak nie wiem. Co jest na Q? Quick, o, na przykład. No i Aworek właśnie wystartował niedawno. W sensie zrobiłem sobie nowy kanał. Ten kanał nie będzie. Na tym kanale ogółem nie będę nic montować. Tylko po prostu to będzie taki kanał, na którym będę sobie robił. Tak się robiło mapę? Tak się robiło mapę, oczywiście. Pusta mapa lokalizująca. Stwórz mapę. O! Nice. Od razu ogółem mamy pozycję tutaj. Ciekawe, czy da się wsadzić tu. Nie da się, szkoda. Mamy od razu pozycję, gdzie jesteśmy. To z tego powodu, bo pobrałem sobie addona, czy jak to się, dodatek taki, który dodaje mi, że jestem, jak to powiedzieć, że jestem lokalizujący, na jakich koordynatach jestem. O, udało się powiedzieć. Tak, tak. Kurczę, mówię tak, tak cały czas, a to będzie challenge for me, bo nie mogę mówić tak, tak. Cały czas mówię, sorry. Pyk i pyk. Ok, mamy, teraz będziemy mieli cztery nakładki, w sensie ramki. I tutaj można położyć sobie mapę, tak. O, pięknie. Pięknie, tak, tak. Czemu tak, tak, jeju. Szkoda, że nie mam małego tego. Nie mam małego. No, jak to się nazywa? O, bliet. Wezmę ten. Małej ramki, o. Wezmę sobie mapę. Kolejną zrobię, w sensie. To można chyba powiększyć, o ile pamiętam. Pyk. Mam kartki. Pyk. I chyba jeśli zrobię wokół tego, to będzie większa mapa. Dokładnie. Bierzemy teraz konia i idziemy. Koniu, musimy zregenerować mapę. Gdzie jesteśmy? Dobra, no tam musimy jechać. Więc dobra. Jedziemy koniem na przygodę. Generują mi się czanki i laguje bardzo. Ale stinks. Tu już chyba byłem. Nie wiem dlaczego tak laguje mi. Ja tu byłem kilka razy. Nawet chyba. Fiu, fiu. No dobra, tam tu jest piasek. Więc dobra, idziemy teraz tu. Oj, znikło. Nie ma, nie ma, nie ma. Ogółem na wszystkie wyprawy będę brał ze sobą mapę. Jak będę gdzieś szedł, ponieważ ona pomaga. Tak bardzo pomaga. I dobra, lecimy już do domku.
Okej, widzę już swój domek taki. Dobra. Mamy wygenerowaną mapę. Wskakujemy koniełem. Tutaj mamy wejście. Kurczę, wyszedłem, w sensie wyszedłem i wszedłem znowu. Dobra, pyk. I dobra, teraz biorę sobie kill off. I trzeba wywalić te piecyki, ponieważ mi już one się na razie tutaj nie przydadzą na dworze. I co ja będę z nimi robić, tak. Więc dobra, piecyki. Piecyki chyba postawię sobie na górze, albo na dole też, jeśli mi się będą dobrze mieściły. No czemu by nie? Tutaj piecyk. Albo tak, tutaj dwa piece, albo nawet trzy. I tutaj przydałyby się też trzy piece, więc wezmę, zniszczę ten piecyk. I dobra. Okej. Pyk. Źle znowu postawiłem. Pyk i pyk. Dobra. Idę teraz sobie po skrzynki, żeby włożyć do swojego domku. I tyle. W ogóle patrzcie ile itemów. Nie. Zaraz będzie mi lagować serwer. W sensie to nie serwer. O nie, skrzynek nie zabrało. Ile tych itemów? Albo dobra, wezmę, zrobię takie coś. Wszystkie itemy, tak, wszystkie itemy. Niech sobie leżą, zaraz znikną. To będzie głupie, jak znikną mi itemy za chwilę. Przez to, że nagle laguje serwer. W sensie, świat. Jestem przyzwyczajeni, że to jest serwer. Dobra, biorę skrzynki. Mam 10 skrzynek, więc okej, idziemy sobie tutaj. Pyk, pyk, pyk i pyk. Wiem, że to jakoś głupio tak wygląda. Ja już mały domek chciałem sobie zrobić. Nie chciałem jakiegoś wielkiego domu. Więc no. Pyk, 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 pyk. Okej, mamy sporo skrzynek. W ogóle dół też będę robił. Nie wiem, co jeszcze będę robić na dole, ale będę robić dół. Tak. Okej, what? Co jest? Te itemy wyskoczyły tam. To niezłe itemy. Okej. Dobra, pyk, pyk. Pyk. I wszystko tutaj trzeba postawić bez segregacji, bez niczego i w ogóle. Po co? No po co? Pyk, pyk. Ja i tak to potem po odcinku posegreguję sobie, żeby było ładniej to wyglądało. W sensie posegreguję, że to nie to do tej skrzyni, to do tej skrzyni. Tylko tak jak teraz, na przykład żelazo obok żelaza i w ogóle. O to mi chodzi. Pyk, pyk, pyk. Zawibrował mi telefon. Nie wiem dlaczego. Okej. Pyk, pyk, pyk i pyk. Okej. Mamy zapełniony ekwipunek i znowu laguje. Ej, dlaczego koń tu wszedł? Ty głupi konie. Głupia krowa. Albo dobra, skoro mamy drugiego konia. Te, chodź tu. Py. Sieć. Nakarm. I tego też nakarm. Nie jedź! Nakarm. A ty wywalaj stąd! Co ty tu w ogóle odwalasz? Ciebie tu nie zapraszam. Nie, dobra. Konie się nie żywią, nie rozmnażają jabłkami. I znowu zabrało mi telefon. Bliet. Pyk, pyk, pyk. Wszystko trzeba odstawić. Mam w ogóle jasnogłos z tego. Glowstone z Netheru. Co jest dosyć spoko opcją. Bo długo nawet go nie szukałem, a był niedaleko tego. Był niedaleko bardzo
Tam gdzie się zrespiłem. Tak, tak. I dobra. Tam wyrzucił znowu cobblestone'a. Mam tu kill off, więc dobra. Możemy położyć tutaj. Położę to tutaj pod skrzynię. Glowstone. Okej. Nie mogę wziąć. Więc dobra, odłożę to wszystko. Pyk, 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 pyk. Do zera. Tak. Wyzeruję swój ekwipunek. Pyk, pyk, pyk. O nie, słyszałem szkieleta. Szkielety są złe. No nie, tu jest jaksowa zbroja dla konia, więc zło. Ale nie wiem, gdzie jest ten szkielet. Dziadowskie szkielety. Słyszysz tego szkieleta? Słyszę. Nie wiem jak wy, ale ja słyszę bardzo dobrze i wyraźnie. Pyk, 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 pyk. Zaraz w ogóle sobie to zrobimy. Albo w następnym odcinku zrobimy sobie brodawki, w sensie... No nie. Ogórek tam jest. O nie, zaraz itemy mi znikną. Głupie itemy, co ja zrobiłem? Wszystko wywaliłem. Nie, to nie. Mamy w ogóle drugie siodło. Ponieważ byłem w Netherze. Nie no, przecież dwa siodła były chyba w tym odcinku. Już przecięło mi trochę odcinek, więc i XD. Odkładam wszystko. Pyk. 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 Nie pójdę spać jeszcze. Nie pójdę, ponieważ mi to zepsuje się. Tak, tak. Teraz pójdę spać. Jak teraz mam już wszystko porobione, to teraz można iść spać. Dobra. No. I dobra. Tutaj jeszcze wezmę cegły. Pójdę znowu na dół. I odłożę tutaj, żeby było to. Ty by się dywan przydał. Mam jakieś te... W sensie, jak to się nazywa, wełny nie mam. Chyba, że mam gdzieś, ale jestem ślepy, bardzo ślepy. Mam w ekwipunku, widzę, mam jedną, tylko drugiej nie mam nigdzie. I to jest złe. Głupie. Tu mam wełnę. Tak. Tak, tu mam wełnę. Tutaj mogę położyć? Nie, bo tu jest ten... Dobra, tutaj dwie pochodeńki położę i wszystko po odcinku chyba pochowam, albo no po odcinku wszystko pochowam. Więc to był taki odcinek, gdzie budowałem sobie domek i w ogóle wszystko prawie robiłem, więc to było na tyle. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Na razie i cześć, hej hej!